przygotowane nam przyjęcie, kiedy szliśmy dzisiaj razem na plac Kaczyńskiego w aprezentacji wystąpienia prezydenta Trumpa. Tak miło było zwiedzić wielu Polaków pozdrawiających nas, Polaków, którzy znali mnie z imienia Kolinda. I do zobaczenia w przyszłym roku w Bukareszcie. Dziękuję. Były to wybrane problemy artykułu jeszcze do mojego przemówienia. Ja chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować i pani prezydent za to, że była współgospodarzem szczytu i jej zespołowi, ale chciałem podziękować także mojemu zespołowi na czele z panem ministrem Krzysztofem Szczerskim. Chciałem podziękować polskiemu rządowi, pani premier Beacie Szydło, państwu ministrom, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, panu ministrowi Waszczykowskiemu, protokołowi dyplomatycznemu polskiemu za ciężką pracę, która została wykonana, aby ten drugi szczyt Trójmorza i wizyta pana prezydenta Donalda Trumpa przebiegły w naszym kraju w sposób dobry, sprawny, bezpieczny. Wszystkim służbom, które zabezpieczały to spotkanie, wszystkim, którzy je organizowali, tym dziesiątkom bardzo często anonimowych ludzi, którzy przyczynili się do tego, że to wydarzenie, kolejne wielkie wydarzenie polityczne w naszym kraju jest udane. Chciałem jako prezydent Rzeczypospolitej z całego serca podziękować i złożyć wszystkim państwu wyrazy mojego najwyższego szacunku i wdzięczności. Dziękuję. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję pani prezydent. Jeszcze jutro pani prezydent i pan prezydent będą mieli wspólną konferencję prasową, tam będą możliwe pytania. Dziękuję państwu. Bez pytania dziennikarzy zakończyła się konferencja prezydentów Polski i Chorwacji. Andrzeja Duda i Koliny Grabar-Kitarowicz. W naszym studiu Jarosław Guzy, Przemysław Żurawski-Walgrajewski i Piotr Zaremba, eksperci z zakresu spraw międzynarodowych, no i Stanów Zjednoczonych również. Pytanie do Jarosława Guzego. Czy to, co słyszeliśmy, jest w ogóle realne? Jeszcze 2-3 lata temu to była sfera marzeń. Tymczasem mamy i ogromne krytyki ze strony przeciwników idei Trójmorza. Teraz mamy drugi szczyt Trójmorza z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mamy zapowiedź kolejnego, trzeciego w Rumunii w przyszłym roku i mamy, a ja dobrze zapisałem, 150 projektów o wartości 150 miliardów euro. Czy to jest realne? Oczywiście, że jest realne. Znaczy, zależy to od wielu, spełnienia wielu warunków. Tutaj wspomniany był Fundusz Europejski na przykład, czyli jest kwestia dysponowania tymi środkami na projekty infrastrukturalne, które nie wykraczają poza ten region. Notabene bardzo niedoinwestowany, jeśli chodzi o te sprawy. Ale w ogóle sama idea Trójmorza, no powiem sobie szczerze, jeżeli pogrzebać, to można by znaleźć w historii tylko i wyłącznie taki moment, gdzie te trzy morze jakoś zbliżały się do siebie, już abstrahuję od tego, w jakich okolicznościach porozmawiamy o współczesnych czasach, ale ta idea jest po prostu przez ostatni czas gruntownie wyśmiewana przez przeciwników. Jest ciekawe dlaczego i przez różnych przeciwników, powiedziałbym. Ja bym zwrócił uwagę na jedną zasadniczą rzecz. Tutaj było wspomniane o różnicy między tą wschodnią, środkową, środkową Europą, wiemy którą w każdym razie, a Europą Zachodnią. I oczywiście była mowa o żelaznej kurtynie i tak dalej, ale pamiętajmy, że to zapóźnienie cywilizacyjne sięga dalej i jest związane nie tylko ze swoistym rozwojem gospodarczym, na przykład tej części, ale również rozwojem politycznym. Po prostu tych wszystkich krajów gdzieś na początku XIX wieku nie było. Były imperia, które kierowały się swoją własną logiką, na przykład rozwoju. I te kraje były skazane na status peryferyjny, w gruncie rzeczy bycia częścią innych organizmów i zwróćmy uwagę, poza okresem dwudziestolecia międzywojennego, bardzo zresztą pełnego zawirowań, te kraje, tylko część z nich zresztą, miały szansę się jakoś rozwijać. No sami wiemy, z jakimi problemami zmagała się druga Rzeczpospolita. A czy Polska teraz będzie zachodem, wschodem? Nie, to daleko od tego. Ja bym dalej kontynuował to Trójmorze, bo tutaj właśnie jest takie wyzwanie i to jest wyzwanie oczywiście dla wszystkich krajów. Wszyscy wskazują na to, jak bardzo te kraje są różne. A ja zauważyłem taki komentarz m.in. z Deutsche Zeitung dotyczący Trójmorza właśnie. Rzadko kiedy komentuje się tę inicjatywę, raczej stara się ją pomijać. Tam było wspomniane, że ta idea nie ma szans. Oczywiście tam wskazuje się również na to, że Polska ma te ambicje regionalne, bycia liderem, krajem dominującym w tym regionie, ale abstrahując od tego, była mowa o tym, to nie ma szans na powodzenie. Z jakiego powodu? Paradoksalnie nie z powodu tych fundamentalnych różnic, trudności w sklejeniu tego typu organizmu, nawet w częściach dotyczących praktycznego współdziałania, które jest korzystne dla wszystkich, ale z tego powodu, że te kraje są zbyt zależne od Francji i Niemiec. Tak zostało to po prostu powiedziane. Ktoś uczciwie powiedział, o co chodzi. Bo tak naprawdę przed tymi krajami alternatywa, jeśli chodzi o dość
doścignięcie Zachodu pod kątem właśnie cywilizacyjnym, poziomu życia, dobrobytu i tak dalej, są dwie strategie. Jedna to jest strategia polegająca na tym, że działamy wspólnie i próbujemy podnieść ten region jako całość. I to jest ten koncept, który Polska wrzuciła i w tej chwili znalazło poparcie amerykańskie, więc przepraszam, ktoś to zauważył, ktoś to docenił również, bo ja serio traktuję te słowa, które były wypowiedziane przez prezydenta Trumpa właśnie w tej sprawie. Jest druga strategia, która tak naprawdę była realizowana przez kraje, które dołączyły do Unii Europejskiej, czyli strategia kliencka. Czyli rzeczywiście szukamy swojej drogi i ścieżki rozwoju przez dogadanie się, patronat możnych Unii Europejskiej, najczęściej Berlina, bo rzadziej Paryża, który stracił zainteresowanie tą częścią Europy. I teraz jest pytanie, która strategia zwycięży tak naprawdę w głowach elit politycznych wszystkich tych krajów, które się zgromadziły dzisiaj w Warszawie. Ale moim zdaniem to, że Donald Trump i Stany Zjednoczone, które są patronem Zjednoczonej Europy tak naprawdę, widzą Europę jako całość, jako kontynent, to, że zwrócił uwagę na ten projekt, jest niesłychanie cenne i bardzo temu projektowi dodaje szansę. Donald Trump w takim razie jest gwarantem idei Trójmorza. Piotr Zaremba. Trump na pewno w mniejszym stopniu wierzy w Zjednoczoną Europę niż poprzednicy Trumpa. W tym sensie no, jego poparcie, ostentacyjne poparcie dla Brexitu pokazywało, że on entuzjastą wierzy. Donald Trump nie wierzy w Unię Europejską, bo jak mówił dzisiaj o biurokracji, to chyba miał przed oczami Brukselę. Ale oczywiście my nie musimy się przejmować. Czy strategia Trumpa, czy nie jest strategia, że tak powiem, Polski, czy strategia tego całego regionu. Oczywiście on ma szansę być po prostu częścią, że tak powiem, racjonalnego funkcjonowania Unii. Przecież Unia ma się, że tak powiem, dzielić na te rozmaite regionalne programy czy regionalne polityki. To nie jest coś absurdalnego. Panowie, natomiast muszę przerwać. Panie redaktorze, pytałem o to, czy Stany Zjednoczone mogą być gwarantem powodzenia idei Trójmorza i państwa Trójmorza. I dopytuję jeszcze o jedną rzecz. Jaki sygnał został wysłany Berlinowi między innymi? Oczywiście, mówię jeszcze raz, Trump może chcieć jakoś tam Unię osłabić. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, Trójmorze nie jest ze swojej natury antyeuropejskie, czyli może nie ma części przedsięwzięć takich czysto gospodarczych, wręcz nawet jest korzystna dla państw Europy Zachodniej. Więc oczywiście, jeśli Berlin czy Paryż traktują to w ten sposób, że zmienia to trochę stan równowagi, wzmacnia to swoich partnerów wschodnich, Berlina czy Paryża, no to wtedy oczywiście są niezadowolone. Natomiast nie jest to też żaden koń trojański wpuszczony w Unię. I jedna uwaga bardzo mocna, bo takie paranoiczne zupełnie teorie się pojawiają w polskiej prasie i to formułowane są przez bardzo znanych publicystów, Jacka Żakowskiego. No, wizja, że Trójmorze ma być jakimś narzędziem wprowadzenia Polski czy wschodniej Europy w strefę wpływów rosyjskich, no to jest już kompletny absurd. No bo jednym z celów, jak rozumiem, być może nie wszystkie kraje to akceptują Trójmorza. Nie wiem, jaki jest stosunek Orbana do tego, ale jeżeli celem jest samowystarczalność na przykład energetyczna, no to zrobienie z tego ruchu czy kierunku prorosyjskiego, no to trzeba mieć naprawdę bardzo bujną wyobraźnię. Czyli ja mam wrażenie, że po prostu partia niemiecka i partia francuska w Polsce używa tych zarzutów zupełnie instrumentalnie. To jest po prostu wyraz pewnego strachu, że ta zmiana układu sił w Europie jest również osłabienie wpływu pewnych grup czy środowisk na wewnątrz Polski. Strach, przerażenie, tak dzisiaj budzi się przywódcy Francji albo Niemiec. O Rosję na razie nie pytam, panie profesorze. Myślę, że aż tak to pewnie nie, ale niewątpliwie kontekst europejski jest tutaj istotny i tym zagrożeniem wcale nie jest Trójmorze, tylko francuskie koncepcje Europy dwóch prędkości z pogłębioną integracją w ramach Eurogrupy, z ministrem finansów Eurogrupy, z ciekawym pytaniem, które bym tu postawił przy tej okazji, przed kim on będzie odpowiedzialny demokratycznie, przed jakim gremium, jak wyborcy będą go kontrolowali, bo zarządzanie podatkami zbieranymi od obywateli bez kontroli demokratycznej prowadzi do tego, co doskonale rozumieją Amerykanie, mianowicie do rewolucji pod hasłem No Taxation Without Representation. Tak się zaczęła niepodległość Stanów Zjednoczonych. Więc w tym kontekście też patrując europejskim, myślę, że wprost przeciwnie, że konsolidacja środkowo-wschodnioeuropejska w ramach Trójmorza, zresztą bardzo wielowymiarowa, dzisiaj przede wszystkim koncentrujemy się na temacie szczytu i na tej formule konsolidacji, która jest konsolidacją ekonomiczną w rozumieniu infrastrukturalnym,
przede wszystkim, ale przecież ten proces zaczął się w listopadzie 2015 roku od powołania bukaresztańskiej dziewiątki, właśnie jako proces będący odpowiedzią na agresję rosyjską. To inicjatywa polsko-rumuńska wschodniej flanki NATO z apelem o wzmocnienie wojskowe została wysłuchana i zatwierdzona na szczycie warszawskim i jest realizowana od początku tego roku. To pozwala nam także spojrzeć jeszcze szerzej poza dzisiejszy format, a mianowicie ku Skandynawii, która ma bardzo podobną percepcję zagrożenia rosyjskiego, postrzeganie natury tego zagrożenia i natury polityki rosyjskiej. Myślę tu i o Finach, i o Szwedach, także Duńczykach i Norwegach. A tu z kolei trzeba, wracając do rozdania unijnego, trzeba wskazać, że ani Szwecja, ani Dania nie są członkami strefy euro, a zatem ten projekt pogłębionej integracji, podobnie jak Europę Środkową, nie całą oczywiście, bo państwa bałtyckie czy Słowacja jest w strefie euro, ale większość tych państw, które się tutaj spotkały, nie. I podobnie jak wymienione przeze mnie kraje skandynawskie, w razie realizacji projektu pogłębienia integracji w ramach strefy euro, byłyby marginalizowane, co oczywiście wywołuje niepokój po naszej stronie i przypomnienie, że jedność europejska nie może być, to mocno podkreślę, populistycznie rozbijana przez prezydenta Macrona, który wykorzystując strach wyborców francuskich przed konkurencją, mówiąc symbolicznie, polskiego hydraulika, stara się wypchnąć polskie firmy czy środkowoeuropejskie firmy. To mamy w tej chwili jedną Unię Europejską, ale silną Zachód Unii Europejskiej i silny Wschód Unii Europejskiej? No to zależy jak mierzyć siłę. No to oczywiście, że siła ekonomiczna, polityczna, tradycji obecności na scenie międzynarodowej mocarstw wiodących zachodniej Europy są wielokroć potężniejsze. Ale mamy ducha, który nigdy nie umiera, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, Jarosław Kuzy. No tak, znaczy nie ma tutaj aspiracji ze strony krajów Trójmorza. Nie było na ten temat dyskusji również, ale w oczywisty sposób to jest 20% populacji Unii Europejskiej. Tak naprawdę celem w ramach Unii Europejskiej jest podmiotowe zaistnienie, powiedziałbym. Jest to całkowicie uprawniony cel polityczny. I ten cel bardzo ciekawie jest delegitymizowany przez właśnie te silniejsze kraje, które próbują urządzić Unię Europejską na swój sposób i, przepraszam, pod siebie. Ta koncepcja z Europą dwóch prędkości, z tą strefą euro, która jest takim trzonem integracji europejskiej według właśnie Berlina i ostatnio również Paryża. Paradoksalnie George Soros, który ubolewa nad Brexitem, powiedział, że właśnie strefa euro jest tym kamieniem u szyi Unii Europejskiej, że to jest coś, co rozbija Unię Europejską i jedność, dezintegruje ją. Jest jedną z przyczyn kryzysu. Zresztą wystarczy popatrzeć na samą strefę euro, jak ona funkcjonuje. Oczywiście Niemcy są wystarczająco bogate, żeby ją utrzymać. W formule zresztą, która dla Niemiec jest korzystna z punktu widzenia pewnych procesów gospodarczych. Natomiast faktem jest, że próba wyodrębnienia tej strefy euro w postaci osobnego budżetu na przykład, tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś chce mieć strefę euro, to tak jak chce mieć wspólną prokuraturę, na przykład jak ostatni element integracyjny tego typu się pojawił, to może. Natomiast koncepcja, że strefa euro ma być tą prawdziwą Unią Europejską, a reszta to mają być peryferia, no to jest właśnie ten koncept, który oczywiście w ramach hipokryzji naszych przyjaciół z zachodniej Europy nigdy nie pojawi się wprost. Ale zdecydowanie brakuje nam w Polsce również, ze względu na zawirowania polityczne i na tę wewnętrzną wojnę polityczną, która jest toczona, brakuje nam uczciwej dyskusji na temat fundamentów tej integracji europejskiej, prób zdefiniowania interesów polskich, nie z punktu widzenia partykularyzmu politycznego tej czy innej partii, ale z punktu widzenia polskiego państwa. Bo mamy w tej chwili sytuację i pod względem ten szczyt i wizyta Donalda Trumpa też rzuciła pewne światło na problem, jaki mają ugrupowania polityczne w Polsce. To znaczy, z punktu widzenia wizerunkowego, jak sam Donald Tusk stwierdził, był to sukces. Sukces obecnego rządu, obecnego prezydenta. Opozycja będzie miała bardzo duży problem, ale też powiedział, że Donald Trump powiedział kilka rzeczy, które podobały się obecnej władzy i części Polaków. No tak, ale właśnie tu jest ten problem, bo tak naprawdę to są te twarze przedstawicieli opozycji na dzisiejszym spotkaniu i sprzeczność, jaka była między tymi słowami, które padały pod adresem Polski i Polaków, i nie konkretnego rządu, ale Polski i Polaków, z tym wizerunkiem Polski, jaki jest budowany przez opozycję, używany jest instrumentalnie do walki politycznej wewnątrz i na forum Unii Europejskiej między innymi. Bo powiem sobie szczerze, te słowa Donalda Trumpa są w zasadniczym kontraście z opiniami, które padają z ust polityków.
polityków, a na pewno osób opiniotwórczych w krajach takich jak Niemcy czy Francja. Czyli Polacy mają być podbudowani. Ale ja zastanawiam się, kto ma rację. Kto ma rację? I to naprawdę warto by się zastanowić nad tym, bo mamy poważny problem, jak politykę polską prowadzić, nie z punktu widzenia właśnie jednej kadencji, jednego ugrupowania politycznego, ale z punktu widzenia polskiej racji stanu, skoro wreszcie mamy tę możliwość, bo naprawdę w wielu, wielu latach, żeby tę politykę polską kształtować. W takim razie, czy Donald Trump powiedział nam, jak on prowadzi swoją politykę, skoro powiedział, że my powinniśmy dalej bronić swoich wartości, bronić rodziny, bronić wartości chrześcijańskich w oparciu o lekcję świętego Jana Pawła II, to czy w takim razie nie powiedział, że ta polityka obecnego rządu jest słuszna, poprawna i powinniśmy iść dalej tą drogą? Bo mają ją prowadzić wolni ludzie, tyle dodam. To chyba nawet taka trochę heroiczna wizja, bo ta cała opowieść o Alejach Jerozolimskich, niezależnie od tego, że pan profesor ma rację, że ona miała inne konteksty, jeszcze takie historyczne i związane z, nawet trochę z tradycją żydowską. Ona była też opowieścią o wolnym, że tak powiem, jak to powiedzieć, wolnej pomoście między Niemcami a Rosją, prawda? Więc to oczywiście jest jakaś pochwała, powiedziałbym takiej fundamentalnej niezależności od obu stron. Z tego punktu widzenia oczywiście to jest jakaś zachęta do prowadzenia niezależnej polityki. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie daje nam żadnych konkretnych rad, nie udziela żadnych instrukcji, nie mówi nawet, że ten rząd ma rację, a na pewno nie formułuje żadnych pomysłów na to, jak ją prowadzić. To już należy do Polaków. Natomiast jeśli na przykład jako znowu zapobiegliwy biznesmen zgłasza się z ofertą, żeby wspierać samowystarczalność energetyczną regionu, czy nawet samej Polski, ale nie tylko Polski przecież. To jest jakieś jedno z narzędzi. On zresztą w tej mowie, bo tam było bardzo dużo historycznych odniesień, ale akurat o tej właśnie samowystarczalności energetycznej powiedział prezydent. To znowu był bardzo ważny sygnał. No, tak jak powtórzył, bo powtórzył. To już jest jakby inny temat. Oczywiście to zobowiązanie wynikło z artykułu 5. Mówię, powtórzył, bo wcześniej to powiedział już przy okazji spotkania z prezydentem Rumunii, więc to takie oczekiwanie Polaków zrozumiałe, no nie było, bez niego też by to się wszystko broniło. Natomiast to jest chyba rzeczywiście jakieś tam wsparcie dla polskiej polityki, ale nie dla szczegółów, bo te szczegóły już należą do polskiego rządu. Znaczy, Polacy poczuli się pocieszeni, podtrzymani na duchu. Mam przed sobą analizę Stratfora, która mówi tak. Unia Europejska uruchamia procedurę, które mogą doprowadzić do izolacji Polski, a Moskwa grozi potencjalną agresją, więc Warszawa martwi się o stan swoich sojuszy. I kolejny wniosek. Wizyta amerykańskiego przywódcy w Polsce ma wymiar zarówno praktyczny, jak i symboliczny, ponieważ Polska uważa się za lidera regionu. Czy Polacy po tym wystąpieniu prezydenta amerykańskiego poczuli się podtrzymani na duchu, pocieszeni, że to, co robią, to, co chcemy osiągnąć, jest właściwe, że idziemy w dobrym kierunku? Panie profesorze, patrzę na pana. Ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako wsparcie moralne, bo to jest przede wszystkim wsparcie polityczne i materialne. Przecież to, co w istocie usłyszeliśmy, to są następujące punkty. Po pierwsze, w razie wojskowej agresji rosyjskiej w naszym regionie, takiej z jaką mieliśmy do czynienia na Ukrainie, Stany Zjednoczone zaangażują się wojskowo na bazie artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który zawsze będzie obowiązywał, zawsze w ramach solidarności naszej wspólnej cywilizacji, cywilizacji wolności, będziemy zbrojnie bronili tych wartości w całym tym regionie. Po drugie, nie będzie dominacji rosyjskiej czy rosyjsko-niemieckiej w zakresie energetycznym w tym regionie. Stany Zjednoczone mają możliwości i wolę wejścia z dostawami na rynek środkowoeuropejski. Polska ma taką potrzebę, będzie to wykonane. Po trzecie, integracja środkowo-wschodnioeuropejska w formule Trójmorza ma wsparcie Stanów Zjednoczonych. Po czwarte, Stany Zjednoczone dostarczą skutecznych narzędzi wojskowych w postaci pocisków przeciwrakietowych do broni przestrzeni powietrznej w Polsce. Właśnie podpisano takie porozumienie. To są wszystko bardzo twarde deklaracje i myślę, że nie chodzi o pocieszanie Polaków, tylko o powiedzenie tak. Te ustalenia są twarde, są obopólnie korzystne, leżą w interesie Stanów Zjednoczonych, leżą w interesie Polski, dzielimy te same wartości, jesteśmy związani z silnym, nierozerwalnym sojuszem i wynika to z woli naszych narodów, z woli tradycji naszych narodów, naszych obywateli, z pewnego kodu kulturowego, który jest dla obu naszych narodów wspólny. I to są bardzo daleko idące deklaracje, łączone jeszcze z potępieniem Rosji za agresję. Czy zostaliśmy w takim razie zabezpieczeni przed potencjalną agresją? Bo ta wizyta ma, zdajemy sobie sprawę, w jakim jesteśmy punkcie działań Rosji. One są coraz bardziej intensywne na polu militarnym i na polu dezinformacji i propagandy informacyjnej. Czy dzięki temu jesteśmy, czy to jest też wynik wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie dzisiaj, właśnie teraz? I czy jesteśmy w takim razie zabezpieczeni? Wizyta jest elementem pewnego procesu. Oczywiście, że nie przemówienie zabezpiecza, tylko konkretne decyzje.
chyba decyzje są takie, że od początku... jego boskie nie serce wyrwać mogło. Jest jeden wypadek w jego życiu, kiedy ta miłość objawiła się w całej pełni.